Natomiast reprezentacja Niemiec na stadionie w Düsseldorfie rozgrywała towarzyski mecz z zespołem Argentyny. Niemcy, jak wiadomo, są gospodarzami mistrzów świata, nie grają w eliminacjach. Argentyna natomiast w Ameryce Południowej prowadzi w swojej grupie. W 2002 roku w towarzyskim meczu Argentyna pokonała Niemców 1-0. No a to spotkanie zaczęło się od podyktowania rzutu karnego. Oto ta sytuacja. Kevin Kurani był zdaniem arbitra nieprawidłowo powstrzymywany. Stefano Farina podyktował 11 dla zespołu niemieckiego. Zamienił ją na gola Thorsten Frings. To już 40 minuta gry i z kolei czerwienie w polu karnym reprezentacji Niemiec, wicemistrzów świata aktualnych, Juan Pablo Sorin był nieprawidłowo atakowany przez Paula Freyera, piłkarza, który wszedł na boisko w 29 minucie spotkania. Piłkę ustawił sobie Hernan Crespo i nie pomylił się w tej sytuacji. Argentyna ma korzystniejszy bilans wszechczasów w rywalizacji z niemieckim zespołem, a to już sytuacja z 45 minuty, kiedy moment zagapienia defensywy Argentyńczyków wykorzystał Kevin Kurani. Gol piłkarza VfB Stuttgart, pokonany Roberto Abbondanzieri. No i wynik meczu ustalił w 81 minucie efektownym lobem Hernan Crespo, pokonując Jensa Lehmana, a zatem na stadionie w Düsseldorfie w towarzyskim spotkaniu reprezentacja Niemiec remisuje z Argentyną 2-2.